Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Spotkaniu dwóch wielkich osobowości. Witam w imieniu wydawcy książki Samotność Fausta, rozmowy pana Jacka Moskwy z panem Krzysztofem Zanussim. Książka jest niezwykłą rozmową. Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy ją wydać. Książka powstała w 2019 roku jako spis, rozmowa dwóch przyjaciół. Później nastała pandemia. My jesteśmy w takim nieciekawym momencie, kiedy mamy wojnę na Ukrainie. I myślę, że ta dzisiejsza rozmowa będzie też trochę takim suplementem do tego, co udało się uzyskać w tej książce. Będzie takim uwspółcześnieniem tego wszystkiego, dlatego serdecznie zapraszam Państwa na to spotkanie i do wysłuchania rozmowy. Dziękuję Pani Iwono. Myślę, że możemy usiąść. Otóż proszę Państwa, my przyjęliśmy taką konwencję, że nie będzie pięknej kobiety, która nas przedstawia, nie była. Będzie... Była. Była. Nie, ale... No dobra, pierwsza gafa zaliczona. Która będzie konferencjerką, która będzie nam zadawała pytania podchwytliwe. Będziemy po prostu kontynuować naszą rozmowę z książki. Kobiety będą rządziły światem, a my już powoli gdzieś będziemy w jakichś rezerwatach, mężczyźni będą przechowywani. Natomiast... To już Machulski przewidział seks misji. Atak na ten film dla mnie był zaskoczeniem, bo nie pamiętam teraz tytułu, ale był taki film z Michaelem Douglasem, młodszym, prawda, Douglasem i Demi Moore. Prawie bardzo podobna, czyli po prostu demoniczna kobieta w korporacji uwodzi faceta. I tam zdaje się nikt specjalnie kołków na głowie ani reżysera, ani scenarzysty nie. No pan jednak prowokował. No, tutaj te kobiety demoniczne, prawda, femme fatale, a mężczyzna przyjeżdża z Włoch, taki anielski, nazywa się w dodatku Angelo. Była to prowokacja. No trochę była, ale też reakcja była może większa niż oczekiwałem, ale to nie ma co żałować. Najwyżej żałuję, że oczywiście udało się moim przeciwnikom odstraszyć pewną ilość ludzi od filmu, bo też pewna grupa krytyków... Ale odstraszyć, czy może lepiej właśnie chodzili? Nie, tak za dobrze nie chodzili, mówiąc prawdę. To ten film za granicą miał często lepsze wzięcie niż u nas. Ale powiedzieć coś cierpko o tym feminizmie takim rozpasanym, no to jest dzisiaj w Polsce włożyć palec między drzwi. Ja zawsze dla przyzwoitości podkreślam, że... Feminizm w moim odczuciu przypomina cholesterol, to znaczy jest, dzieli się na dobry i zły. I dobry to jest ten, w którym walczymy o równe prawa, a zły to jest ten, który chce, żeby kobiety były takie zmężniałe, a mężczyźni zniewieściali. To znaczy, żeby zacierać różnice między płciami, że im bliżej, tym lepiej. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. I oczywiście ten film tego dotyka. I dlatego wywołał tak chyba to dużo złości. Jeżeli ja przypisuję ludziom, którzy chcą się nazwać postępowymi, to, że oni z kolei chcą przekreślać normy etyczne, no to oni się czują dotknięci. No tam były też pewne nurty, do których może jeszcze dojdziemy przy innym zagadnieniu. Ale jakie jeszcze pan widzi takie jakieś prądy w kulturze współczesnej, z którymi pan chciałby walczyć? No ten feminizm mi się wydaje trochę takim wymyślonym, słomianym przeciwnikiem. No, ale ja nie widzę tych feministek, które mnie osobiście by zagrażały. Aha, no mnie trochę zagrażały, ale przeżyłem jak dotąd, więc może już nic gorszego mnie nie spotka. Natomiast, wie pan, mam wrażenie, że
jest jakiś, no teraz by się powiedziało kolokwialnie, rozjazd, a jakby pretensjonalnie to dyskrepancja między tym, jak dzisiaj, co jest w głowach ludzi, którzy naprawdę mają kontakt z awangardą wiedzy, a tym, w jakim stanie umysłów jest cała ogromna społeczność. W wypadku Kopernika to wszyscy wiemy. To zajęło prawie 400 lat, żeby ludzie pogodzili się z myślą wbrew świadectwu oczu. Przecież wiemy, że Słońce kręci się wokół Ziemi. To nie ma co do tego wątpliwości. Proszę wyjść rano albo wieczorem, to widać przecież. No więc 400 lat minęło, zanim ludzie powiedzieli, no niby tak, ale nie. Natomiast dla nas dzisiaj, wiek XIX, całe przekonanie o tym scjentyzmie, o tym, że prawda, istnieje tylko świat materialny i o niczym innym nie warto rozmawiać, że metafizyka jest bezprzedmiotowa, że nie warto o niej mówić. I to wszystko wydaje się, że to są poglądy postępowe, a one są naprawdę bardzo zacofane. One są zakotwiczone w XIX wieku i tylko tam mają swoje miejsce. Nawet w wypadku obyczajowym, przemian obyczajowych, to, co było klęską XVIII wieku, libertynizm, Markiz de Sade, niebezpieczne związki, to przecież jest dzisiaj przedstawiane jako awangardowe odkrycie nowych możliwości relacji międzyludzkich. I teraz ja, rozmawiając o pani profesor Środzie, no nie chcę jej przyznawać laurów nowoczesności, bo moim zdaniem ona jest dosyć reakcyjna, a uchodzi za sztandar postępu. No ale ja nie widzę związku między osiągnięciami astrofizyki, powiedzmy, i naszego spojrzenia na kosmos, a awansem kobiet, które po prostu no, prą do przodu, tak jak różne inne mniejszości, kiedyś uciśnione, powiedzmy Hindusi na przykład, którzy teraz awansują w wielu krajach. No i kobiety po prostu prą do przodu. Dobrze, ale to pan mówi o tym. Nie widzę w związku, jakie to by miało... Pan chciał, żebym ja wymienił następny punkt, bo już o feminizmie była mowa i pan chwali ten feminist, i ja chwalę, to znaczy ten dobry cholesterol. Ale pamiętam też, że jest również ten zły. Natomiast to, że w myśleniu powszechnym dominuje takie przekonanie, że świat jest pozbawiony tajemnicy, że wszystko jest umysłowi dostępne, że nie istnieje jakaś inna rzeczywistość niż ta, którą poznajemy zmysłowo. To może zapytam o postmodernizm, bo to jest nasze, tutaj pan z tym postmodernizmem walczy od lat. Ja nie bardzo rozumiem, bo zawsze mi się wydawało, że to jest prąd literacki raczej niż filozoficzny. Ja myślę, że filozoficzny i widzę jego, on jest oczywiście, ma wielkie zasługi, bo postmodernizm przez akt, no co tu dużo mówić, ojcobójstwa, bo to jest wytwór marksizmu, który potem ten marksizm unicestwił. Więc taki syn, który zabija ojca, no to się zdarzało w historii. Natomiast poza tym to nurt, który zaprzecza istnieniu prawdy, jest nurtem dla mnie destrukcyjnym, nihilistycznym, rozsypującym nasz świat. I dlatego w innym z moich filmów, który też nie był przyjęty z radością, stary oligarcha na wypadek śmierci zastanawia się, jak zapisać majątek, żeby najbardziej zaszkodzić ludzkości. Mówi pan o... O sercu na dłoni. A oligarchę gra tam Bohdan Stupko. No i wtedy różni asystenci mu radzą, on ma wiele opcji, ale mówi postmodernizm najlepszy, dawać im stypendia, niech ogłupiają młodzież, to się świat rozwali bez wątpienia. I pan się dziwi, że panu dowalają. No nie, zupełnie nie, tu się sam prosiłem. No. Dobrze, to jeśli już jesteśmy przy postmodernizmie, ale no dojdziemy do Zygmunta Baumana w takim razie, no bo to też rozdrażnił pan, bo to jest taki, powiedzmy, świątek tylko w Polsce ustanowiony, bo chyba na świecie nie jest tak bardzo popularny, chociaż mówi się, że zrobił karierę światową. Ja jako student prawa pamiętam, że
uczyliśmy się z podręcznika socjologii Zygmunta Baumana, który nazywaliśmy cegłą, ale tam nic o postmodernizmie nie było. No, na prawie trzeba było się nauczyć iluś tam stron i uczyliśmy się tego. Natomiast pan poszedł bardzo pod prąd, napisał pan sztukę, gdzie pan jakby wyostrzył zarzuty mu stawiane, bo... No tak, ale to nie jest sztuka dosłownie historyczna i ja tam robię wiele zastrzeżeń, że to jest tylko inspirowane jego historią i to jest... W każdym razie nie chcieli jej wydrukować nawet w dialogu. Właśnie w dialogu nie chcieli wydrukować, uważając, że można być otwartym na rozmaitość, ale nie tak, żeby ktoś mówił co innego niż wszyscy. No to niestety znamy. Ktoś inny to wydrukował, ja to, że to wystawiłem, o dziwo, na Litwie bardzo to chętnie przyjęli. Bo to było, miało być w Petersburgu, to ale miało tam być najpierw dla zapadła łapa Putina. No to... Ale tam wcześniej się zorientowali, że to nie jest stosowna historia. Chodzi o to, że no całe moje i nasze pokolenie żyje z takim dyskomfortem płynącym z faktu, że żadnej sprawiedliwości tak nie stało się zadość. Wydawało się, że coś to zło zostanie przykładnie choćby napiętnowane, już nie ukarane, ale że będzie nazwane, wskazane palcem. To się u nas w Polsce odbyło no takim muśnięciem. Odbyło się, to nie jest tak, że się nie odbyło wcale. Właśnie na Litwie mi mówią, że u nas tego wcale nie było. Żaden prokurator stalinowski nie odpowiadał za to, co zrobił w swoim czasie i żaden człowiek z czasów Breżniewa, który nawoływał Rosjan do interwencji na Litwie, nie poniósł za to konsekwencji. A przecież to była już taka jawna zdrada stanu. I tutaj no jest to jakiś dyskomfort. Ja mam zawsze w tym momencie problem z myśleniem o miłosierdziu, bo prawda, miłosierdzie jest no taką niezwykłą wizją przebaczenia, a tymczasem jak ktoś o to nie prosi, to jak to przebaczać? I tu skorzystałem z tej postaci, żeby ją transformować i przeciąć jeszcze z takim... Ale to taka szpila była jednak, no, symboliczną postać pan wziął. No to trochę rzeczywiście nie niczym się... Nie o Derridzie powiedzmy, czy o kimś takim, tylko o Baumanie tutaj w Polsce. No tak, tak, to rzeczywiście zawiniłem. Ciężko nam się rozmawiało, bo ja jestem taki bardzo spolegliwy, jak państwo widzą. Natomiast Krzysztof Zanussi jest bardzo bojowy. Kiedy no musiałem dużo się nauczyć o pańskiej twórczości, nie jestem filmoznawcą, może na szczęście, jestem po prostu takim fanem pańskich filmów. Musiałem pewne filmy obejrzeć, musiałem o nich poczytać. No właściwie pan z tym motywem faustowskim zmaga się jeszcze od tego amatorskiego, od pańskich filmów amatorskich. Motyw Fausta, czyli po prostu motyw człowieka kuszonego przez zło. Stąd się zresztą wziął tytuł i z tego no, robiono nam zarzuty, jak ten Zanussi może zaakceptować tytuł, z którego wynika, że on jest Faustem. No, nie, no, no, ale Faust to nie jest postać chwalebna, także no, nie jest postać myślę, że ci krytycy nie przeczytali to chorelu, tego. To przecież czy on nie ma poczucia miary, że uważa, że jest Faustem? To jest dolegliwość powszechna, więc to nie jest no, coś, co by mnie wyróżniało. Faust jest taki everyman, po prostu kuszony przez zło. Ale pan się z tym zmaga, zresztą w tym filmie ostatnim, o którym też będziemy mówili, też ten motyw faustowski pojawia się. To jest jakaś pańska obsesja. I chciałbym w związku z tym zapytać, czy wierzy pan w zło osobowe, że to jest jakaś osoba, która tym, tak jak w tym filmie, która tym wszystkim kieruje, tym złem, pokusy nam stawia. Bo ja twierdzę, może troszkę chciałbym tak wbić taką małą szpilę, że człowiek sobie tym diabłem znajduje, dzięki temu diabłowi, znajduje wiele usprawiedliwiań. Popełnia zło, a mówi, no nie, no przecież byłem kuszony przez szatana, no musiałem mu ulec. Czy tak nie jest? No, czy wierzy pan w zło osobowe, że jest jakaś osoba, pan która ma imię, tego nazwisko? Słowa, z którym ja mam ogromną trudność, mimo że personalizm bardzo często mi się podoba, ale żeby zrozumieć definicję osoby
w odniesieniu do sfery duchowej, to mam duży, duży problem. Jakby pan powiedział siła, to ja bym się od razu zgodził. Tak, ja wierzę, że zło jest, ma swoją jakąś dynamikę, czyli ma swoją siłę. Czy nazwać to osobą? No oczywiście. Ale czy to nie jest nasze po prostu usprawiedliwienie? Ale żadne, dlatego że przecież jak mu ulegamy, to jesteśmy winni. A skądinąd w modlitwie chrześcijan mówimy i nie wódź nas na pokuszenie. To zresztą miało być ostatnio zmodyfikowane, bo teolodzy twierdzą, że to nie jest najszczęśliwsze tłumaczenie. Takie zagadkowe właściwie, czy Bóg mógłby nas wodzić na pokuszenie. Ale żebyśmy nie byli wodzeni na pokuszenie, no bo to jest ta propozycja, która ciągle istnieje, zrobić zło. I ktoś tą propozycję przedstawia. No więc jak ktoś, to może osoba. Z tego filmu, który państwo kawałeczek widzieli, tam jakby dopiero na końcu jest to powiedziane tak wyraźnie, że w tej całej historii uczestniczył ten przedstawiciel takiego wcielonego zła. I że to wyjaśnia tam parę wydarzeń, które były wcześniej. I moja dystrybucja, mój dystrybutor światowy, który wziął ten film do sprzedaży, powiedział, że on go kilkakrotnie lepiej sprzeda, jeżeli ja obetnę tą ostatnią sekwencję. Że byle tylko nie twierdzić, że takie zło istnieje, to wtedy ten film się dobrze będzie oglądał. No ja nie obciąłem. Ma swoje wpływy też ten, ta jest osoba właśnie, wśród się, dystrybutorów. Tak? Pomyślałem sobie, że to się potwierdza. Mniemanie, zresztą cytowane w filmie, powiedział to chyba Paweł VI o tym, że największym sukcesem złego jest to, że nikt go nie bierze poważnie. Czyli pan go bierze poważnie. Tak. Tu chcę postawić pewne też takie drażliwe pytanie, bo pan z całym rozmysłem, w zgodzie ze swoim sumieniem, kształtuje swój i ma swój wizerunek jako twórcy katolickiego. A mnie się wydaje, właśnie po obejrzeniu, to zresztą i Eter, i Obce Ciało, i Liczbę Doskonałą oglądaliśmy w prywatnym kinie pana Krzysztofa. Co więcej, kiedy te nasze rozmowy się toczyły, to te pomysły, właśnie ten film jeszcze nie istniał, ale już to było jakby pewne idee, które dopiero później zaowocowały w filmie najnowszym. I ja uważam, że to nie jest... że to jest jakby sprzeczne z tym wizerunkiem twórcy takiego, no nie chcę użyć wyrażenia kościółkowego, bo to by było okropne, ale takiego no, z głębokiego chrześcijańskiego twórcy, który stara się jakby dostosować obraz świata do reguł ortodoksji. Zresztą uważam, że w ogóle w większości twórcy są prawda, heretykami. Ale tutaj to, jakoś mi to wszystko nie pasuje, bo to jest obraz świata w tym filmie, który państwo zobaczą, bardzo ciekawym filmie, w którym widzimy, że uczestniczymy w jakiejś grze, której reguł nie znamy. Jesteśmy igraszką tych wszystkich prawdopodobieństw, no, igraszką losu, zupełnie bezsensowną. Wczoraj przyjechał nasz przyjaciel z Izraela i rozmawialiśmy o różnych sprawach. No to, że się poznaliśmy na przykład, czy inny nasz przyjaciel poznał swoją partnerkę. To wszystko tak się zdarzyło, bo jakby wpisanie tego w reguły, że rządzi tym opatrzność, czyli jest jakiś wielki supermózg, który wszystko planuje dla nas, który nam wytycza te ścieżki. Możemy powiedzieć oczywiście, że pisze prosto po krzywych liniach, takie jest, prawda, trochę wyświechtane określenie. Ale jednym słowem, że to wszystko jest jakby zaplanowane. A pan pokazuje, że to nie.
że to jest coś wręcz przeciwnego. Więc jak to pogodzić w ogóle z tym okiem opatrzności, które na nas patrzy i nas obserwuje? Dobrze, ale ja nie mam czelności nawet przesądzać sprawy. Ja mam zarówno podejrzenie, że otacza nas cała sieć znaków, które są jakimś dialogiem, w którym my nie bardzo uczestniczymy, bo nas nasz taki sformalizowany umysł od kilku stuleci nas szalenie odciąga od tego, od tej wrażliwości. On ją jak gdyby w nas zadusił. I czasem patrzę z taką zakłopotaniem na te najbardziej prymitywne plemiona, które nagle z jakichś tam drgań listków i jakichś dźwięków przyrody potrafią odgadnąć, co im zostało powiedziane. I zastanawiam się oczywiście, czy to jest ich wymysł, czy to jest ich przewaga nade mną. Bo może być i jedno, i drugie. Także ja bym się oczywiście kłopotał, gdybym miał zapytać, no nawet jeśli stwórca uruchomił zegar i więcej do niego nie zagląda, to i tak przebieg ruchów tego zegara był w samym akcie tworzenia już zawarty. Ale może on w ogóle interesuje się każdym szczegółem, tym, że ja tu dzisiaj dojechałem bez spóźnienia, a światła się znakomicie ułożyły, były same zielone. Czy to Panu Bogu uwłacza, jeśli by to on tymi światłami zarządzał? Ja tylko wiem, że on jest z innego wymiaru i że nie trzeba, tu Izraelici mają wielką mądrość, mówiąc, że nawet nazywać go nie trzeba, bo zaraz potem pojawi się sędziwy pan z brodą i ten antropomorfizm jest ogłupiający po prostu, bo nie wolno sobie Boga tak wyobrażać. Taki Bóg jest zredukowany do bajeczki, a to jest dużo poważniejsza propozycja niż bajka. I dlatego, wie pan, gdyby pan mi wystawił świadectwo herezji, to może by mnie ta lewicowa, liberalna część publiczności lepiej przyjmowała, ale no to musiałby ktoś poważny mnie przekląć, żebym był autorytatywnie jakoś tam skrytykowany. Ja nie mam problemów takich głębokich z tak zwaną ortodoksją, aczkolwiek do wielu spraw podchodzę z pewną obojętnością, może niesłuszną, może nawet wstydliwą, ale po prostu mało mnie te rzeczy obchodzą. Kazano mi wierzyć w dogmat o nieomylności papieża. Ja nie muszę w to wierzyć, rozumiem taki dogmat. Nic mi ten dogmat nie przeszkadza, bo wiem, że papież prawie zawsze jest omylny. Natomiast to ciekawostka, to państwu powtórzę, bo miałem dużo kontaktów z Rosją i zauważyłem, że jest tam pułapka językowa. Wiecie państwo, jak Rosjanie tłumaczą słowo nieomylny w odniesieniu do papieża? Używają archaicznego słowa bezgrzeszny, czyli taki, co nie grzeszy, bo grzech to jest zejść z drogi, to jest zbłądzić. No ale to stawia w ich mniemaniu nas, katolików, jako heretyków, którzy papieża stawiają na równi z Chrystusem. I to jest oczywiście demagogia taka ludowa, ale dość rozpowszechniona. No więc mówię o tym, bo na przykład dla mnie to jest taka sfera najgłębiej obojętna i wiele innych dogmatów zupełnie mnie nie obchodzi. No po prostu są, to się zgadzam, ale nie mam powodu. No gdybym się sprzeciwił, to bym był heretykiem z certyfikatem. Tego mi braknie. Jeszcze bym zapytał pana o te, co mnie bardzo fascynowało, te pańskie podróże do Moskwy, zresztą trzeba i dalej do Nowosybirska. Jeździ pan po całym świecie, wygłasza pan wykłady w Houston, w Indiach, w Nowosybirsku, teraz już do tej Rosji pan nie jeździ. Zawsze mi się wydawało, że jest w panu coś, co tych Rosjan fascynuje, a pan zawsze podkreśla, że jest zupełnie inny, ale i mówi, że ta inność być może ich zaciekawia. No, o Rosjanach nie będę, mimo że to zostawimy do lektury. Mam nadzieję, że nie wszyscy państwo jeszcze kupili naszą książkę. No, tam jest o pańskich spotkaniach z Putinem, który jest po prostu wcielonym demonem naszego świata i naruszył nasz, wydawało się, spokój. Cały ten wątek zostawimy, bo chciałbym jednak dać państwu, a rozmawiamy już dosyć długo, chciałbym teraz dać głos pytaniom
publiczności, jeśli pan pozwoli. Czy pan jeszcze chciałby coś dodać? Nie, nie, nie mam nic do dodania. Moja relacja z Rosją, no niestety musiała ulec w tej chwili zawieszeniu. Czasami tylko takie spotykają mnie jakieś telefony okolicznościowe i ludzie stamtąd mówią ze ściśniętym gardłem, świadomi, że są nagrywani, pełni niepewności, czy ja nie rzucę słuchawką na sam dźwięk ich głosu. To jest rzeczywiście przez krąg moich przyjaciół przeżywane bardzo tragicznie. A jak ja się w tej Rosji znalazłem, że tam wszedłem jakiś pewien obieg w ich świecie, to sam tego nie wiem, bo nie nadaje się tego z natury. No przede wszystkim nie pijam mocnych alkoholi. To jest bardzo podstawowy defekt, bo nie można ufać człowiekowi, który się nie upija. Zgadzam ale się. Zajęło mi to kilkadziesiąt lat, że w końcu uznano, że to jest taki rzadki fenomen, ale nieuleczalny. Także bardzo się cieszę i strasznie Państwu dziękuję, żeście chcieli przyjść. Bardzo mnie to jeszcze podwójnie nobilituje i że Pan, Panie Jacku, się zgodził w ogóle ze mną tą rozmowę zrobić, że Panu taki pomysł przyszedł do głowy. Ciężko a Państwo, było. No ciężko było, ja współczuję. Dzisiaj to małe piwo, ale po prostu nasze koncepcje były rozwinięte. Ja wyobrażałem sobie, że pan Krzysztof będzie po prostu opowiadał anegdoty, do czego ma niewątpliwy talent realizowany w swojej twórczości w ponad 80 filmach. No a on jest filozofem i po prostu ładował, tak jak i dzisiaj, bardzo dużo swojego poglądu na świat. I była to po prostu bardzo ciężka walka, ale Państwo ocenią jej wynik. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.